MPWiK w Lubinie informuje, że od 1 lipca bieżącego roku wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje na stronach internetowych www.odpady.lubin.pl bądź www.mpwik.lubin.pl oraz pod widniejącymi numerami telefonów. Zapraszamy na baseny. Centrum 7. Rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I Ustronie 4. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Spędź popołudnie na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Zażądali zwrotu 10 tysięcy złotych, grożąc dłużnikowi maczetą i podpaleniem domu. Sześciu mężczyzn z powiatu lubińskiego w ten sposób postanowiło się rozprawić z rodziną z Radwanic. Agresywnych windykatorów udało się zatrzymać polkowickiej policji. Lubińscy funkcjonariusze, kontynuując sprawę na własnym terenie, w mieszkaniu jednego z zatrzymanych znaleźli nielegalną broń. Lubińska policja przejęła śledztwo od polkowickich funkcjonariuszy ze względu na miejsce zamieszkania aresztowanych mężczyzn. Mundurowi w trakcie śledztwa trafili na kolejne wątki. Udali się do jednej z miejscowości na terenie gminy Rudna celem przeszukania pomieszczeń mieszkalnych jednego z mężczyzn, który był zatrzymany przez policjantów z Polkowic. W trakcie, gdy weszli na posesję, zostali zaatakowani przez ojca zatrzymanego mężczyzny, 50-letniego mieszkańca gminy Rudna. Został on szybko przez policjantów obezwładniony i zatrzymany. Funkcjonariusze podczas przeszukiwania domu znaleźli kilka rodzajów broni, amunicję oraz specjalną skrytkę na pistolety w ścianie za obrazem. To wszystko zostało zabezpieczone. Mężczyzna ten trafił do policyjnego aresztu. W chwili obecnej będziemy wyjaśniać, czy broń, która została zabezpieczona, nie posłużyła do popełnienia jakiegoś przestępstwa. Jednocześnie tutaj będzie też powołany biegły, który oceni, jaka to jest broń. W pierwszej sprawie policja postawiła dwóm mężczyznom zarzuty bezprawnej groźby w celu zmuszenia do określonego zachowania. To przestępstwo, za które grozi do 5 lat więzienia. Natomiast sprawcy, w którego mieszkaniu znaleziono broń bez wymaganego pozwolenia, grozi do 8 lat pozbawienia wolności.